objawiłem się tak samo, jak sam się masz pochwał. Tylko mi się zjednało, tylko mi polski żal. Jak już powiedziałem, myśmy legalnie z matką przeszli, ponieważ się urodziła w Mielcu, ale ojciec musiał do nas dotrzeć nielegalnie, bo on się urodził w Złoczowie koło Tarnopola, więc ta konspiracja we Lwowie już od razu musiała się zacząć zaraz po wejściu Rosjan w Sowietów. I ojciec był z nią związany, starał się o dokumenty jakiegoś proboszcza, który był urodzony i chyba miał parafię po stronie niemieckiej, czyli generalnego gubernatora. Z tymi papierami przeszedł nielegalnie przez SAN, bo nie mógł ze swoimi dokumentami jako policjant, bo jakby go Rosjanie złapali, no to by albo zginął od razu, albo do Ostaszkowa by się dostał, ale miał te papiery jako proboszcz, a proboszcz z zachodniej Polski. I z tymi przyjechał do Krakowa, ale potem się dowiedziałem, że nie tylko on z Lwowa się dostał do Krakowa nielegalnie, jego koledzy z policji przedwojennej państwowej znaleźli się w Krakowie i razem wstąpili do tak zwanej granatowej policji, która w generalnym gubernatorstwie została zorganizowana przez okupantów niemieckich. Dostali mundury, ojciec z kolegami był na jakimś komisariacie i dzięki temu załatwił to mieszkanie na Mostowej 5. Co prawda potem wypisał się, czy uciekł z tej policji, nie wiem, czy jego koledzy też, ale przez parę miesięcy chodził w mundurze no i dzięki temu to mieszkanie załatwił. Prawdopodobnie za umowę z właścicielem kamienicy, którym był Samuel Eichhorn, stary Żyd, zdrowy handlowiec, i za to, że jego zięciuch potem wywiózł, jeszcze w czasie, gdy chodził w tym mundurze policyjnym, wywiózł pod Skawinę do lasu chyba. I oni po wojnie zaraz przyszli do nas, wzięli pewną rzecz ze swojego mieszkania, swojego teścia i pojechali do Palestyny i przysłali nam nawet raz z Palestyny paczkę pomarańcz, pakę pomarańcz, ale zgniły po drodze i na tle, także nie dało się ich zjeść. I potem kontakt jakiś się zmienił, bo ojciec sam jeszcze do nich pisał, bo byliśmy biedni po wojnie i chciał, żeby pomagali, ale oni też, ci Żydzi, byli biedni, bo to początek państwa Izrael, więc skończyło się na paczce z Palestyny. Paczce pomarańcz. No, w Kanadzie uratowali się ci mężczyźni, dwaj. Pamiętam, że jeden miał na imię Miszuna, a drugi nie pamiętam, moja siostra lepiej pamięta, ale kobiety, które zostały, czyli córki Samuela Eichhorna i wnuczka i żony tych dwóch mężczyzn, one nie mogły iść do lasu i zostały na zimę w swoim mieszkaniu, najpierw, a potem w sklepie żelaznym się ukrywały. Dolcia, ta wnuczka Samuela, u nas często w zimie, jakby ostre mrozy, nocowała, myła się, kąpała się u nas. Znaczy nie było łazienki, ale ona się zamykała w kuchni, bali się, myła. A starsze kobiety zimowały na dole w swoim sklepie, bo Samuel miał sklep żelazny. Do dzisiaj ta kamienica istnieje, ten sklep jest, tylko już nie żelazny, tam jest co innego. I pewnego lata, trzeba powiedzieć, że cała ulica wiedziała o tym, że te Żydówki się ukrywają, córki i
i wnuczka Samuela, że się ukrywają i nikt ich nie wydała. Tylko dzieci, przy mnie dzieci już chyba, jak już Żydów na Kazimierzu nie było, to dzieci podburzone może przez korzeń zaczęły do tego sklepu żelaznego rzucać zapalony papier i wołać wieczorem Żydzi wychodzić, Żydzi wychodzić. Takie paciarnia uliczna, ciągle ja się z nimi biłem i tak dalej, ale bo ja też byłem inny, moją siostrę nazywali Salci, także byliśmy postrzegani jako obcy w tej społeczności na Kazimierzu. I przy mnie te dzieci wołały, żeby wychodzić. Ja stałem jak sparaliżowany, bo to były dzieci młodsze ode mnie i starsze ode mnie. Ale ponieważ też na mnie wołali szmury, więc nie bałem się reagować. No i w nocy przyjechało Gestapo i te kobiety, które mieszkały w tym żelaznym sklepie, wzięli z naszego sąsiada, pana Tureckiego. To był pracownik gazowy z żoną i córeczką i druga dziewczynka pana mieszkała. I wzięli razem i pan Turecki zginął w Oświęcimiu, ta żydóweczka na pewno też, córeczka mała też. Natomiast pani Turecka ocalała i po wojnie przyjechała i moja mama widziała, jak ona wracała z Oświęcimia, w tym jeszcze w tym stroju z Oświęcimia, to była zima. Jej matka, pani Tureckiej, jak ją zobaczyła, klęknęła na ulicy, zaczęła płakać i objęła tą córkę za nogi. To moja matka widziała, cieszona, że przekraczyła to. I ta pani Turecka wyszła za mąż, za Żyda też, którego poznała w Oświęcimiu, bo mąż zginął. Chyba wyjechała do Palestyny z swoim mężem. Ta dziewczynka czarna, którą oni ukrywali, no, wtedy została aresztowana razem z Rosją. Ale trzeba powiedzieć, że o ile na początku w tej kamicy byli sami Żydzi mieszkali i my jako nie Żydzi i dozorca, to już za parę miesięcy, w 1941 roku, wszyscy Żydzi, oprócz tej rodziny w sklepie, która się ukrywała, wszyscy Żydzi przenieśli się do Podgórza, do Getta, a na ich miejsce przyszli różni ludzie, różni. I Szumowina ze wsi, i też bardzo wielka inteligencja. Naprzeciw nas, myśmy mieszkali na Stowarzyszeniu mieszkanie 5, a na Stowarzyszeniu mieszkanie 3, było olbrzymie mieszkanie też Eichhornów, bo oni byli właścicielami tej kamicy. Gdzie mieszkali ci dziedzicowie w normalnych czasach z żonami, to były trzy pokoje z kuchnią. I tam zamieszkała rodzina wyrzucona przez Niemców z Poznania. Nazywała się Kaiser i Lucińska. To były dwie piękne siostry. Panie z najwyższej półki, jak można powiedzieć, bardzo eleganckie. Do nich przychodzili bardzo eleganccy panowie. Prawdopodobnie miłość też, bo pamiętam, oni byli zaangażowani w podziemie akowskie, cała ta rodzina, i przychodzili konzulowie, na przykład litewscy. Podejrzewam, że Miłosz też tam bywał, bo on mieszkał w tym czasie w Krakowie za okupacji jako obywatel Litwy. I moja siostra się zaprzyjaźniła z Aliną Kaiser, bardzo piękną dziewczyną, najładniejszą wtedy na Kazimierzu dziewczyną, która była w tych Hiszpanki, olbrzymie czarne oczy, i razem z tymi właśnie paniami, z tymi eleganckimi mężczyznami wyjeżdżali pod Kraków do Swoszowic, niby do uzdrowiska, ale potem te dzieci osobno pili swoje herbatki z lodami, a panowie z paniami gdzieś na rady znikali. Znikali, tak, podejrzewam. Tak, potem, ponieważ
interesowałem się sprawami skrzyń katyńskich. Jedna z takich linii, gdzie mogą być schowane, to jest właśnie Słoszowice, w majątku niejakiego pana Moskalika, który był producentem lamp elektrycznych i on był elektrykiem, tam miał wielki majątek, tam być może no, mniejsza sprawa, ale za okupację tam właśnie wyjeżdżali do Słoszowic, do uzdrowiska na wycieczki, prawdopodobnie tam się odbywały jakieś tajne spotkania. Natomiast mój ojciec już uciekł z tej policji i jeździł do Lwowa. W naszym domu często nocowali różni ludzie, na przykład ojca, kuzyn Józef Duchno. To był tak na wschodzie mieszany polsko-ukraiński obywatel, ale on prawdopodobnie był delegatem AK, bo jeździł na trasie ze Lwowa do Berlina. I znał języki, ubierał się tyrolski katolicki, nawet mam zdjęcie ojca na dworcu z nim. I w końcu został przez Gestapo namierzony. Okazało się z tego, co się domyślam, że był kurierem jakimś, bo jak wiemy, w czasie okupacji była świetna organizacja polska, wachlarz zorganizowana od Kijowa do Berlina, która się zajmowała śpiewostwem na rzecz aliantów. I prawdopodobnie on był jednym z nich, bo w końcu w Krakowie on miał dziewczynę, przyjaciółkę na ulicy Szlach. Moja mama to opisała w pamiętnikach i pewnego razu ta dziewczyna przyszła się pytać o niego, czy nie wiem, gdzie on jest i tak dalej. I on przyjechał i nocował jedną noc u nas. Ci, którzy u nas nocowali, to jedną noc u nas, drugą dzień, żeby dla bezpieczeństwa. I jego właśnie u nich potem na szlaku podobno aresztowali i zginął. No, w każdym razie przez nasze mieszkanie na Nosowie, czyli mieszkanie 5, przebijało masę ludzi ze wschodu, którzy gdzieś tam jeździli. W kuchni był olbrzymi stół taki pożydowski, podwójny, który się rozsuwało. I jak ktoś przychodził do mojej mamy, czy do ojca, to mama nas wypędzała z siostrą do pokoju. No, ale ja przez dziurkę od klucza patrzyłem i rozsuwała ten stół i wyjmowała kartki papieru, gazetki, domyślam się, biuletyny czy ten. Bo rodzice byli związani z podziemiem okupacyjnym. Pieczątki to przy mnie koledzy ojca przychodzili, jak ojciec bywał w domu, bo rzadko bywał, to z kolegami jeden się nazywał, pamiętam, Bartoszek, też był ze Lwowa i pieczątki podłapiłem. Przybijali, mieli jakieś formularze legitymacji niemieckich, przybijali. Odbijali jajkiem, to się robi świeżo ugotowane jajko, się od razu utkwi i się tą pieczątkę odbija z oryginału i potem przybija i ona oddaje ten kolor. To podpatrzyłem. No więc to mieszkanie było takim miejscem, gdzie się toczyło życie i legalne, i nielegalne. Moja matka handlowała skórą. I to było oficjalne jakby pokrycie tych odwiedzin często. Spotkań. Tak. Jeździła do koło za Kalwarię Zebrzydowską do Zembrzyc. Tam było takie za Niemców centrum produkcji skór na buty. Ja tam dwa razy z matką byłem, to już było za granicą. Generalnego gubernatorstwa, tam już była Rzesza. Trzeba było przez tą granicę przejść, to się w nocy przechodziło przez las
I tak, trzeba się było wystrzegać niemieckiej straży, ale jednocześnie wiejskich bandytów, bo tam byli chłopcy. Było masę broni za okupacji, którą żołnierze porzucili. I każdy chłopak na wsi miał albo pistolet, albo broń. I oni napadali na tych handlarzy i haracz po prostu trzeba było im płacić. Ta grupa, ja byłem dwa razy z taką, pomagałem matce te skóry nosić. Wysiadało się chyba w takiej stacyjce granicznej na Kowie pod Kaleńskim. Trzeba było przeczekać na stacji do nocy i potem w nocy do lasu, przez rzekę. Czasem deszcz padał przez popłosie i to było najgorsze miejsce, bo tam to była granica ta rzeka i tam potem za granicą ci albo Niemcy, albo bandyci, trzeba się opłacać. No ale ci skórzacy to byli mężczyźni, kobiety, silni, każdy miał jakieś 25-30 lat i szli do tych Zembrzyc. W Zembrzycach ci górale nas gościli, bardzo bogaci, oni zarabiali na tych skórach. Wszyscy mieli krewnych w Kanadzie i trzeba powiedzieć, że z Kanady przychodziły paczki i do nas też na Mostową od mojej matki rodziny przychodziły listy i paczki. Czyli za okupacji niemieckiej można było korespondować z całym światem, z tym, że za okupacji sowieckiej nie bardzo, bo każdy był wtedy szpionem kapitalistycznym. I mam listy jeszcze zachowane z Ameryki do matki. Nasza znajoma, krewna daleka dostawała za okupacji niemieckiej, dostawała za swojego męża rentę austriacką co miesiąc od rządu Austrii za niemieckie okupacje. Była ta jakaś europejska jednak administracja, porządek europejski. Życie było bardzo ciężkie, bo nie było zaopatrzenia. Niemcy mieli swoje sklepy, bardzo dobrze zaopatrzone, ale Polacy na kartki nie mieli. Trzeba było korzystać z handlu. I handel się odbywał, przyjeżdżały ze wsi, przychodziły przeważnie na piechotę kobiety z bańkami mleka, jakąś wędzonką, słoniną. Niemcy ich oczywiście łapali, ale w pociągu, ale na piechotę to już było trudniej tymi dróżkami. Także zaopatrzenie tylko nielegalne było, a w sklepie było bardzo marne na kartki. Mam jeszcze kilka takich kartek na mydło. Mydło było takie ciemne z piaskiem, jakby mieszane, mało było tłuszczu w tym mydło. Także moja matka w końcu nauczyła się robić mydło, łój kupowała od rzeźnika jakiegoś, topiła ten łój. Dodawała sodę chyba, w takim garze to robiła i mieliśmy mydło prywatne. Bo zaczęła... Część Polaków, zaczęła, przystała do tych handlarzy moja matka i to było dobre, bo ryzykowne oczywiście, ale był dochód i było też wytłumaczenie, dlaczego tyle ludzi się przewija przez domy. Bo matkę co jakiś czas policja granatowa albo niemiecka zatrzymywała, bo matka była czarna, podobna do Żydówki albo Cyganki, więc ciągle ją aresztowali i sprawdzali, czy nie jest Żydówką, która się ukrywa. Na szczęście mój ojciec był znany na policji tej granatowej, bo jego koledzy tam pracowali i poświadczali, że to jest żona policjanta, że z Mielca, syn, córka, chłopa i tak dalej. Także zawsze matce się udawało. Najgorzej było, jak jeździła do Lwowa, jak Niemcy w 1941 roku zaatakowali Rosję, Lwów przyłączyli do
swoich terenów okupowanych, to matka jeździła tam do krewnych, bo we Lwowie zostali żona ojca brata, który umarł przed wojną z dziećmi. I ona była arystokratką bardzo wysoką, do sieniawskich, czepieleckich, ze Zbaraża. Nie z Baraża, tylko z czepieleckich, sieniawskich, gdzie? Z Brzeża. I ona się nie wzięła do żadnej pracy, ani nie chciała handlować, bo wstydziła się. I przymierali głowy, matka im tam woziła kaszę, ryż, smalec i tak dalej. I w końcu ich sprowadziła do Krakowa, mieszkali u nas zaraz po wojnie, w czasie okupacji wstrzymania. No, ale ciężkie było, bo nie było żywności, trzeba było kombinować. I moja matka się sprawdziła. Dorabiała sobie i handlem, i wróżeniem. Bardzo dobrze wróżyła i miała swoją klientelę. Przychodziły eleganckie panie i proste kobiety. I podobno wszystko się z kardy wróżyło. Poza tym przepowiadała sny. Jak się pytałem matki, skąd ty to mówi, że nie wie skąd, że po prostu... A dlaczego jesteś taka czarna? No bo mój pradziadek przypłynął tratwą, był albo Węgrem, albo Cyganem, tak we wsi mówili, że albo Madziar, albo Cygan. A to był prawdopodobnie Hucu, bo był wysoki i tratwą. Cyganie nie pływali tratwą. To raczej Huculi albo jacyś z tej miejscowości, gdzie on mógł przypłynąć Wisłoką, to tam byli pasterze wołoscy, więc ci z Bałkanów. Rzeczywiście był bardzo wysoki, dwumetrowy i ojciec matki i dziadek. A babka mojej matki była dziwną, która miała trzech mężów po kolei i żyła 114 lat. Umarła w czasie I wojny światowej na epidemii czerwonej. No, mniejsza z tym, ale za okupacji to raz dojrzałem z siostrą i się wypytywałem mojej matki o tą historię rodziny. Dlaczego wróży, dlaczego jest taka czarna, bo wołali za nią Żydówka i tak dalej. Ojciec co jakiś czas wpadał do domu już po cywilnemu, ale wiem, że miał mundur, bo jeździł do Lwowa, jak jeździł, to się ubierał w ten mundur i gdzieś go miał schowany, czyli ta organizacja miał, potem się okazało, że należał do takiego oddziału, który był na Podbeskidzie, gdzieś koło Bielska Białej. Dowódcą był jego kolega ze Złoczowa, Lisiński. I po wojnie się spotykali i sobie opowiadali o różnych akcjach. I ojciec widocznie tam gdzieś jeździł pod Bielsko, na niemiecką stronę. Tam do 1946 chyba roku silna partyzantka, najpierw AK, a potem NSZ. Widocznie ojciec sam należał. Miał pseudonim Węch. Dobry. Ojciec wpadał co jakiś czas. Spocony, coś tam zjadł. To tak, pod okupacją sowiecką w końcu też. Potem znikał na całe dnie. Zaczął pić strasznie. Po pierwsze od dziecka był w wojsku. Już przed wojną też miał problemy z alkoholem, a dla Niemców tym bardziej, bo był cały czas w stresie. Mężczyźni tak reagują, że piją. Ja chodziłem do szkoły, numer chyba 16, to była szkoła. W czasie okupacji? Tak, tak. Do czwartej klasy poszedłem od razu w 40 roku. I ona jeszcze była w starym budynku na ulicy Witla, taki czerwony, olbrzymi budynek austriacki, bardzo ładny, do dzisiaj jest, ale tylko kilka miesięcy, bo potem nas Niemcy wyrzucili
jeszcze w czasie czwartej klasy do jakiegoś baraku, a ten budynek bardzo taki okazały zajęli. I ze mną chodzili różni chłopcy, między innymi chodzi taki Dieselberger się nazywał. Był klasycznym dzieckiem burżuja i to takiego karykatur żydowskiego, bo on miał cechy serbickie, był gruby i nosił niemiecki mundur, taki spodnie bawarskie, skórzane, podkolanówki, ubierał się jak Niemiec i nagle zniknął. Domyślam się, że to było po prostu dziecko jakiegoś bogatego Żyda. On zawsze miał bułkę z szynką. Myśmy mieli chleb z byle czym, a on miał zawsze. I nagle zniknął. Potem się domyśliłem, że po prostu ojciec go ukrywał w tym ubranku niemieckim, żeby go ocalić. Potem zniknął tak, że Żydów przesunęli do getta. To gdzieś, a może się uratował. Drugi mój kolega to był Warizella się nazywał, czyli Włoch z pochodzenia. To Kraków, gdzie różne nacje były. Byli bracia Kapiczenko, świetni grali w piłkę. Był taki przystojniak Żelaznowski się nazywał. Był Jasiu Pawełek, intelektualista w okularach. Taki naiwny, że na przykład brzydkie słowo napisałem, to on podniósł palce i panie, proszę pana, co to znaczy, powiedział to brzydkie słowo, a skąd to, bo Macedoński tu napisał, no więc tacy byli ci chłopcy. Szkoła przechodziła przez różne budynki. A szkoła była męska, tak? Męska, tak, męska. Mieliśmy świetną panią Gryzikówny, nauczycielkę, patriotkę i pan Kupczyński. Oni nas uczyli bardzo patriotyczne teksty. Czuło się inaczej niż pod okupacją sowiecką. Czuło się blisko Polski. Wiedzieliśmy, na przykład chłopcy, takie papiary krakowskie z ostatnich ławek, to wycinali zdjęcia Hitlera i gubernatora Franka i obsikiwali pod ławką, pokazał, że sikają. Nosili finki, bo chodzili różni dzieci, inteligencji i baciary. I ci baciary byli bardzo odważni. Ja się nauczyłem w szkole, ponieważ najpierw musiałem się nauczyć bić, bo wołali za mną Ukrainiec, bo zaciągała się tak spokój, bo obrywali, bo dostałem ataku szału i biłem wszystkich, którzy mówili na mnie Ukrainiec. I nauczyłem się walczyć językiem, być dowcipny na temat okupacji i tak dalej. Bardziej uzmysłowić, jakie warunki były, to powiem, co było na początku. Na początku, jak myśmy zamieszkali na Moskowie, zbliżała się zima, a ja wyrosłem w tej głodzie okupacyjnej, bo jeszcze matka mnie handlowała, nie mieliśmy pieniędzy. Wyrosłem nagle i nogi mi wyrosły, i siostry przerosły, no i nie miałem butów. Wszystkie już się zdały i są dały buty i chodziłem boso. Zresztą wtedy bardzo dużo ludzi chodziło boso. Jeszcze do lat 60. po wojnie ja widziałem na rynku bosych ludzi. W Warszawie jeszcze w 80. roku widziałem w zimie na dworcu centralnym pijaczkę bosą. No ale za Niemców większość ludzi ze wsi chodziła boso. I ja w mieście miałem, czyli chodzić do szkoły, chodziłem boso. Pamiętam, że jak mróz był, to mi piekło. Mróz mnie piekł w podeszwie. I dopiero mama stać było, żeby mi kupić na imieniny, czyli 24 grudnia na Adama, drewniany kupiła mi. Ciężko taki drewniany, przybijany takimi świetlami po bokach. No tylko na to nas było stać i miałem wreszcie buty. Mogłem kłap, nie byłem do szkoły chodzić. Ale taka była
sytuacja, że była nędza po prostu. Chleb posypany cukrem to był luksus. I tak widzieliśmy jakieś, mama cuda robiła z marzewki na Nowy Rok, czy na Boże Narodzenie robiła tort, to piernik z marzewki. Nauczyła się robić z fasoli torty. No, spadał cały ciężar na kobietę, bo ojciec ciągle gdzieś znikał. Przychodzi często pijany, przestraszony, zestresowany. No to dopiero jak się zaczął później ten handel, że matka przyjechały koleżanki ze Lwowa, miała krakowskie koleżanki, bo po pierwszej wojnie światowej moja matka mieszkała w Krakowie, więc też miała koleżanki. I one jej pomogły zająć się handlem. I to trzeba powiedzieć ze wstydem, że zaczęła od handlu z wódką, bo najmniej pieniędzy na to trzeba było. I opowiadała mi potem, że koleżanka jej powiedziała, że gdzieś na Marka ulicy jest sklep Nordfürdeutsche. Tam Niemcy żołnierze kupują wódkę. No i kupił od takiego żołnierza, on ci sprzeda, bo jesteś ładna. Moja mama była bardzo ładna, przystojna. W typie właśnie takim raczej ładnej cyganki, czy Włoszki niż Żydówki na szczęście. To jej dawało większe szanse przeżycia. I podeszła pod ten sklep i śmignęła się do jakiegoś żołnierza niemieckiego i ten jej sprzedał tanie dwie butelki wódki. Moja mama zaraz potem sprzedała drożej i tak przez parę dni zarobiła odpowiednią sumę, którą już mogła kupić coś innego, czy pojechać po tej skóry z handlarzami, bo trzeba było mieć wstępną kwotę, żeby z tymi handlarzami, skórzakami, oni się nazywali, to byli bardzo bogaci handlarze, bo skóry były bardzo drogie i trzeba było mieć tą kwotę wstępną, żeby do Zemrzyc pojechać kupić towar, czyli krupon. Ja się znam dzięki temu na skórach. Krupon to jest taka skóra twarda na podeszwie. Szczebro to jest ta największa kozia skóra na damskie buty. Jucht to jest na robocze buty. Tak, ja pamiętam zapach tych skór, bo jeździłem na to. Dźwigałem to wszystko. No, dzięki handlowi moja rodzina stanęła na nogi. Ojciec się zajmował podziemiem i wyjazdami na Kresy, bo tam miał rodzinę, przewoził dokumenty ze Złoczowa, przywiózł rodzinne, nawet meble swojego ojca i matki, przywiózł fotel swojej matki tak dalej, ze Złoczowa. Swoją siostrę w końcu przywiózł chorą na Grudzińcu. Ale już po wojnie, tak? Czy jeszcze w czasie wojny? Ciocia przyjechała jeszcze w czasie wojny. Jak już się zbliżał tam front rosyjski, to wiecie. Kuzynki, jak zaczęła się rzeź na Ukrainie, bo matki, brat się ożenił z tą Ukrainką i miał córki z nią. I to we wsi ukraińskiej, którą potem tam oczyścili z Polaków i te córki najpierw z matki brat przywiózł. Biedne dziewczyny, przerażone, by widziały straszne rzeczy. Zawszone zresztą, trzeba było ich wyczesywać. Pszawica była, trzeba powiedzieć, że w czasie wojny w szkołach była pszawica, bo część dzieci była biedna, nie miała mydła, nie było mydła. To mydło na kartki było bardzo słabe. I trzeba było bardzo się uważać, żeby się tym pszami nie zarazić. Dzięki temu mama się nauczyła mydło robić ciągle z głowy. I to także pod koniec wojny należeliśmy do bogatszych na Kazimierzu. Ja miałem nawet buty z cholewami oficerów. Jako młody chłopak wyrosłem nagle. Nagle dziewczyny mi się zaczęły podobać, ale dziewczynom z tych cholewach, jak wchodziłem, to szpanowałem. Dzięki temu potem miałem aparat fotograficzny, bo zamieniłem tylko. No, ale jeszcze jest okupacja. I w czasie okupacji
na początku jak dzieci żydowskich się gdzieś poukrywała po różnych zakamarkach. Pamiętam, że w lecie całą bandą tych już nieżydowskich dzieci szliśmy na Wisłę się kąpać rano i po drodze mijaliśmy ścieżki nad Wisłą, na których były kupy ludzkie i te dzieci żydowskie i cygańskie może jadły te kupy. Myśmy się strasznie bali tych dzieci, bo one były niesamowicie brudne w łachmanach i jadły, wygrzebywały, ja to widziałem na własne oczy, z tych kup jakieś ziarenka, te ziarenka. To były prawdopodobnie te dzieci z getta, uciekły czy gdzieś się ukrywały, czy cygańskie. Pamiętam scenę na Wolnicy. Wolnica była pełna chacharów, tych batiarów krakowskich, którzy mieli noże albo zaoszczone druty. Zresztą na mnie też polowali, ale przechodziłem w dzień, bo mama mnie wysyłała na zakupy gdzieś tam do sklepu po kawę Enrico, czy takie herbaty sztuczne, które można było dostać bez karty chemiczne i to się rozrabiało. No więc szedłem i się cygan w łachmanach, taki młody chłopak. I te hachary z Wolnicy go zaczęli zaczepiać. Bracia Pożydłowie, słynni batnici tam na Wolnicy. Coś obrażali go i chcieli popychać. On wyjął wtedy z tych łachmanów taki nóż półmetrowej długości. I oni mówili, ty z nożem, i uciekli. Bo on już był gotowy się bronić, bo go zaczęli popychać. I pamiętam też, że jeszcze na początku, w 40 roku i 41, jeszcze jak Żydzi byli, to jeszcze naprzeciw nas była jesziwa, szkoła żydowska i chodzili na małe Żydziątka z pejsami, chodzili do tej jesziwy na rogu Bocheńskiej i Mostowej był kachał żydowski i tam starsi Żydzi z książkami chodzili jeszcze w 40 roku i 41. I nagle gdzieś w 41 to wszystko zniknęło, ale jeszcze gdzieś się ukrywali. Gdzie pamiętam, że cała banda goniła takiego Żyda młodego w Jarmułce i on nagle stanął, to było przy mnie, bo on gdzieś tam na Mostowej mieszkał i mówi, bo już widział, że go doganają, że was też niedługo będą tak gonić Niemcy. Zobaczycie, że i was będą tak gonić. I myśmy, bo ja też byłem tam w tej bandzie, która była, tak, i stanęliśmy jak wryci i on coś spokojnie podszedł. Jakoś przemówił nam do rozsądku. I trzeba powiedzieć, że w szkołach była propaganda antyżydowska, to moja siostra pamięta, bo chodziła do szkoły. W mojej szkole jakoś nie pamiętam, ale siostra chodziła do sióstr na Skałeczną i te siostry, tam jedna z sióstr ostrzegała, żeby nie zbliżać się do Żydów, bo oni są zarażeni, mają szyję różne choroby. No i te dzieci tak ostrzegane, to zaczęły tych Żydów nie lubić. I trzeba powiedzieć, że tak było, że niestety czasem w szkole, w mojej szkole nie, akurat ja byłem nauczyciel patriotyczny. Ale na przykład naprzeciw nas na ulicy Katarzyny, bo przeprowadziliśmy się po wojnie na Katarzyny, mieszkała ze Lwowa tancerka kabaretowa, bardzo piękna kobieta z synkiem, czarnym, kędzierzawym chłopczykiem. I on ciągle chodził w stroju Hitlerjugend z tym mieczykiem i myśmy go nienawidzili, bo nienawidziliśmy tych Niemców. Ale to okazało się, jak go poznałem po wojnie i on był synem Żyda. Ona po prostu miała dziecko z Żydem i ratowała go w ten sposób. Nikt nie chciał się z tym chłopcem bawić. On się nazywa Micik, jeszcze żyje. Wtedy jest już zwariowanym człowiekiem, bo i przejścia.
I nie wiedzieliśmy, że on jest Żydem, tylko ponieważ w niemieckim mundurze Hitler był, myśmy wołali za nim Hitlerjugend, czyli jakieś obraźliwe, brzydkie słowa, a on po prostu był nieszczęśliwy, nie chciał się z nim bawić, więc wychodził na ulicę, matka gdzieś szła do pracy, chłopcy go bili, popychali, to są te tragedie wojenne, tak, ten Dieselberger, młody dziecko Żyda bogatego, też udawał Niemca, żeby uratować życie. I to dopiero potem człowiek, jak mądrzeje, to się domyśla, że to za tym się wszystko... Ja tego Micika poznałem. I tak, Żydzi go nie chcą przyjąć w Krakowie, bo matka nie Żydówka. Ale całą wojnę był postrzegany jako wróg, świadomy, że musi się udawać Niemca i tak. To jest straszna tragedia. I ta wojna... No, mógłbym przytoczyć różne sceny, bo widziałem, jak na przykład tam, gdzie był ten kachał żydowski, to był potem dom publiczny. I jak Żydzi do getta zostali wycofani, to cały Kazimierz został zalany spod Krakowa, spod Górza mętami. Oni te wszystkie mieszkania żydowskie wynajęli. I czasem tylko tak, ta rodzina Kajzerów, to jacyś ludzie inteligencjowo, a resztę to męty. I zaczęły się domy publiczne, awantury, co pijaków pełno co noc. Ale też znowu to było takie dwustronne, dwuznaczne, bo widziałem, jak dwóch Niemców wyszło, to już było w 1944 roku wyszło. Dwóch Niemców z tego domu publicznego wyszło w dzień i szli sobie przez Mostową w kierunku Trynitarskiej, żeby przejść na Krakowskie. I zaczepił ich pijany haha taki krakowski, zaczął ich obrażać. Oni byli w mundurach. Więc jeden z tych Niemców wyjął pistolet i chciał go prawdopodobnie straszyć. On wyrwał ten pistolet. Jak on mu wyrwał ten pistolet, to ten drugi Niemiec bił mu szybnie bagnet w plecy, bo nie miał pistoletu, więc wyciągnął bagnet, bił mu z tyłu w plecy i ten hachar zwinął się z bólu, ale nie wypuścił tego pistoletu i zaczął uciekać z tym pistoletem w kierunku Wisły, a ci Niemcy bez pistoletu, bez bagnetu uciekali Trynitarską na Krakowską. Ja już wtedy chodziłem do nielegalnego gimnazjum, bo 7 klasy skończyłem w 1944 roku. Chodziłem do gimnazjum w Podgórzu. Kiedy powstały właśnie tak zwane nielegalne kompletne? Na kompletne. Na profesor był profesor Znamierowski i Słuski. I odbywały się te kompletne w mieszkaniu mojej późniejszej koleżanki plastycznej artystki. Danusi Kofi w Podgórzu, na ulicy Krakusa, pod Polską Krakusa. Niestety czasem się kończyły o godzinie policyjnej. Trzeba było omijać, bo chodziły te strajfy niemieckie po 3-4 Niemców z pistoletami, z tymi blachami. Trzeba było uważać, żeby nie natknąć, bo szliśmy z książkami, ja miałem książki. Mówią wieki przedwojennego gimnazjum. Program był przedwojenny gimnazjum, czyli patriotyczny, o wojnie, o historii polskiej. Tak. I z tymi książkami trzeba było uważać, żeby nie... I kiedyś z profesorem, z Sysłą się mówił, był śnieg, tak zacinał. To już była zima, chyba 44 na 5 rok. Bardzo zimno. Przeszliśmy most na Starowiśnie i na rogu ulicy Starowiśnej i Wawrzyńca zderzyliśmy się, weszliśmy na patrol niemiecki. I jakby nas aresztowali, to mieliśmy, on miał książki, ja nielegalne, ale ci Niemcy byli tak zmarznięci,
że tylko popatrzyli na nas i rękami w kieszeniach z kuleni przeszli dalej i dotarli do domu. Już pod koniec wojny Niemcy nie byli tak agresywni, nie rewidowali. Trzeba powiedzieć, że na przykład ta rodzina Kaiseru, ona była głęboko zaangażowana w podziemie. Ich syn Zbyszek Kaiser, bardzo ładny chłopak, był, jak się potem dowiedziałem, specjalistą od kradzieży samochodów Niemców, bo znał doskonale niemiecki. Byli bardzo bogaci, przed wojną mieli samochód i on kradł samochód. Miał wszyscy go aresztować kiedyś Niemcy. On był waka. To nie było przy mnie, to potem mi opowiadała Alina, jego siostra. No i on szedł po schodach, śmieci niósł do śmietnika z wiadrem i pytałem się, gdzie tu Zbyszek Kaiser mieszka po niemiecku. On był tam na pierwszym piętrze. No i przeszedł w krótkich spodenkach z tymi śmieciami. Wszedł na podwórze i wiedział, którędy można wyjść z podwórza. Wyszedł i uciekł do lasu. Był w lesie do końca wojny. Ocalił się. Ale Niemcy byli na tyle uczciwi, że nie wzięli tą rodzinę, tylko jego chcieli aresztować. I to po to okupację sowiecką niemożliwe, bo za jednego sztuka się liczyła, że można. Cała rodzina i kamienica tak. Czasem cała, nie tylko rodzina. Także jak się po wojnie okazało, to sądy niemieckie mniej skazały AK-owców na śmierć, sądy, nie mówię w walce, niż po wojnie władza ludowa. Po wojnie władza ludowa więcej AK-owców sądziła i skazała na śmierć niż sądy gestapowskie. Gdzieś czytałem, bardzo ciekawa wiadomość, a lewe palce z kolei na polu bitwy to się nawzajem zabijali. Dużo AK-owców, ale to była wojna. Także udawało się wykupywać, przecież PCK był, był specjalny oddział PCK, który miał prawo wchodzić do więzień. I też okupacji. Także, że porównanie okupacji sowieckiej na niemiecką to na korzyść niemiecką. Wyłączając Żydów, bo ci byli pozbawieni praw. Nie tylko. Dopiero od 1941 roku. Jeszcze do 1941 roku chodzili po żydowsku ubrani w tych jarmułkach. Umawiali się z dziewczynami przy mnie nad Wisłą, chłopcy żydowscy elegancko ubrani. Także nikt nie przypuszczał, ani Żydzi nie przypuszczali, bo oni w jakiś sposób kulturę niemiecką może nie czcili, ale lubieli. Znali. Tak. I jidysz jest z niemieckiego, bo znali język niemiecki. Tak. Także dopiero jakaś decyzja w Niemczech zapadła, że ich całkowicie pozbawić człowieczeństwa. I to było dopiero chyba w 1941 roku, jak ich do getta skierowano. Ale do tego czasu jeszcze wydawało się, no, te szkoły żydowskie, różnice działały. Ja pomagałem Żydom robić te szałasy na Mostowej. Także święto namiotów. Święto, tak. Kuczki. Kuczki budują. Miałem się na dole, pamiętam, że na dole w bramie była rodzina żydowska, która robiła szczotki. Ja takiego synka Dawidka, który goły gonił i te dziewczynki, dozorcy, córki mówią: Adam, zobaczysz, on jest obrzezany, bo jeszcze nie pokazywały, weszliśmy tam. Wszystkie dzieci się razem bawiły, żydowskie i polskie. Nie było tych polskich dużo, ale nie było nienawiści. Potem propaganda, plakaty, gdzie Żydzi byli przedstawieni w sposób karykaturalny, z wszami. Pamiętam te plakaty. Żyd, taka duża wesz po nim idzie. Wystrzegaj się Żydów i tak dalej. To spowodowało, że
prości ludzie, prymitywni, zaczęli sobie może nawet wydawać. No ale fakt jest, że rodzina Einhornów do końca mieszkała w tym sklepie żelaznym. Dopiero dzieci wydały, nie starsi, tylko małe dzieci wydały w 1943 roku w lecie. Czyli Polacy, którzy już tam potem przyszli, nawet ci prymitywni, nie wydali. Dopiero dzieci w szkole, czy dzieci są głupie po prostu. No, takie było życie za Niemców. Cały czas na granicy śmierci, mimo tych niby europejskich, no bo jak mówiłem, listy z Ameryki przychodziły, paczki z Ameryki, renty z zagranicy, co w strefie sowieckiej nie możliwe. Ale można było przeżyć, można było się ratować handlem, fałszywymi informacjami, można było przekupywać Niemców, wykupywać z obozów. Często się udawało, nie zawsze, ale czasem można było wykupić kogoś. No i fakt, że nie było, że to nie było na taką skalę w stosunku do Polaków zbiorowej odpowiedzialności, tylko Niemcy z tą germańską taką dokładnością, jak mieli kogoś aresztować, jak go nie zastali, to nie brali nikogo w zamian. No ja nie pamiętam takiej sytuacji w tym, a w końcu cała kamienica już w końcu była zaangażowana w podziemie przy końcu wojny, bo to było modne nawet. Należeć do Jędrusiów, nie mówiło się Agaty, tylko do Jędrusiów. A jak sprawa kościoła religii? Funkcjonowały kościoły? Tak, funkcjonowały. Pamiętam tylko, że rezurekcje nie były wieczorem, w sobotę, bo była godzina policyjna, tylko rano. Tak, ale pierwszą komunię w 40 roku, w 41, no nie, byliśmy w biedzie, ale znajomy mojego ojca, jakiś krawiec żydowski, skroił wybrany dla mnie. Ojciec kupił materiał, a moja matka w rękach mi uszyła spodnie krótkie, opielate i marynareczkę w rękach. A on skroił ten krawiec za darmo dla ojca. I w tej ksiądz Mazur się nazywał, wspaniały katecheta, w szkole był katecheta. On mi zrobił zdjęcie i ponieważ byliśmy biedni, to zrobił mi też obrazek Pana Jezusa, który on sam narysował, bardzo ładnego, wydrukował to gdzieś tanio. Mam ten obrazek, to zdjęcie, które on zrobił pod kościołem świętego Wojciecha, bo tam przyjmowałem na rynku pierwszą komunię. I dał mi farbki ten ksiądz. Wyczuł u mnie, bo moją klasę uczył religii. I może widział moje 10 rysunki, bo w szkole był przedmiot rysunek. I ja miałem dalsze problemy. I dał mi pierwsze farbki z pędzlami. Iskra karmeński, akwarele i blok. Tak zacząłem wtedy malować na poważnie. Niesamowity prezent pan dostał. Tak jest, tak. A ten ksiądz był wyjątkowy. On był bardzo męski, silny. Ukochany przez chłopców, bo jak ściskał rękę, to aż można było piszczeć z bólu. I grał w piłkę z nami. I jak wykładał nam historię Chrystusa, to rysował natychmiast kolorowymi kredami na tablicy, rysował scenę, jak Pan Jezus przemawia do apostołów, potem jak rzymscy żołnierze aresztują, on to błyskawicznie rysował. Także myśmy go kochali na miesiąc. I po wojnie on się przeniósł do Rzymu, pojechał, bo był bardzo zdolny i tam wystąpił niestety. I przeszedł wystąpić za zgodą papieża, bo się zakochał, bo był bardzo męski, silny, zakochał się i zaczął studiować seksuologię, ale dostawał wszystkie prace watykańskie
robił witraże, projekty, malowidła ścienne dla Watykanu, dla kościołów rzymskich. Są jego prace w Rzymie, bo legalnie wystąpił za zgodą kurii rzymskiej. Można, jak ksiądz chce, dostanie zgodę, może mieć żonę nawet, są tacy księży. I umarł, niczym ja dojechałem do Rzymu pierwszy raz w 1966 roku, to już umarł rok wcześniej, ale bardzo dobrze o nim wszyscy księża mówili, rzymscy, których poznałem, bardzo dobrze się o nim wyrażali, że świetny malarz i tak dalej. Chwalili go, uczciwie postąpił, bo zakochał się, tam właśnie miał dzieci. No więc on był na szczycie okupacji księdzem w szkole i ja chodziłem na religię też do kościoła Bożego Ciała, bo tu najbliższy kościół. Tam był świetny proboszcz. Pamiętam, że siódmą klasę skończyłem, patrzyłem wódkę, ktoś poczęstował papierosy, to czerpał. No i spowiadam się i mówię, że palę papierosy, piję wódkę. I ksiądz mówi, że to nie jest grzech. Ale tak się patrzy, a ile ty masz? A ja mówię, no, a ja wyglądałem poważnie widocznie. Ja mówię, no siódmą klasę robię, a to nie jeszcze za wcześnie. No ale ostrzegł mnie, że ktoś mi dał książki o demonach. Moja matka, ojca nie było, matka wyjeżdżała, ja sam siostrą. I czytałem te pieczęcie demonów i straszne rzeczy zaczęły się dziać. Potrafiłem przewracać ludzi wzrokiem. I ksiądz mi powiedział, że to wszystko wyrzucił z palu, chyba że chcesz w Kobierzynie skończyć. No ja go posłuchałem na szczęście i te książki o demonach, bo nie mogłem spać, bałem się tych pieczęci demonów i zauważyłem, że się wywracają niektórzy, jak się patrzy, albo obracają. I to były te szatańskie jakieś siły. No, ale dzieci same jak zostały, to czytałem to, co... Nie wiem, kto mi dał. Ktoś mi dał też książkę o Grecji z rzeźbami greckimi. Pamiętam, Wenus z Milu, jak się strasznie porwała. Potem, jak pierwszy raz gołą kobietę zobaczyłem, zaskoczyli, że nie jest taka jak ta rzeź. Chciałem, myślałem, że wszystkie kobiety są... Fascynacja młodzieńczy. No, to był ten wiek, kiedy dojrzała, a te dziewczynki z Kazimierza przyspieszały, bo one tylko o jednym myślały, o chłopcach i tak podrywały mnie, ponieważ byłem trochę inny, byłem czarny, wysoki, chudy, a wszyscy byli blondyni dookoła, więc atrakcją dla tych blondynek podrywały mnie. Miałem kupę kłopotów z batiarami, musiałem się nawet bronić. Mój ojciec raz mnie uratował. Bardzo dużo było szumowiny na Kazimierzu. Prostytucji, szumowiny. Cały Kazimierz był pełny takich właśnie domów publicznych. Dzisiaj wojna, czy ostatnie lata jest... Ostatnie lata, miesiące i czy wśród ludności, jak to było odbierane, czego ludność oczekiwała w Krakowie, jak odbywał się wyjście wojsk niemieckich, no i wejście wojsk rosyjskich. Pan, mając przykre doświadczenia osobiste z wejścia wojsk rosyjskich do Lwowa, jak odbierał ich wejście do Krakowa? Czuliśmy, że wojna się kończy, bo w naszym domu był taki przepływ informacji i ludzi, że wszystkie kawały, czy takie dwuwiersze, że Słonecko wyżej, Sikorski bliżej, te takie różne dowcipy, opowiadania przepowiadały koniec wojny.
prasy wiedzieliśmy, że Rosjanie przerwali front niemiecki i coraz bliżej są. Ze wschodu coraz więcej ludzi. Teraz podziemy, tak? Rozumiem, czy to jeszcze jest okupacja. Tak. I przyjeżdżało masę ludzi ze wschodu i ciekawi przed Rosjanami, szczególnie policjanci, ci granatowi, tak zwani ojca koledzy przeważnie, bo dużo wstąpiło przedwojennych policjantów. A ojciec już oczywiście nie chodził nam dużo, tylko po cywilnym od dawna. Rzadko było w domu, ale do nas przychodziło. I nagle zaczęły się wyroki śmierci coraz częściej. Tu zastrzelili kogoś, kapusia niemieckiego, tu donosiciela, tu policjanta, granatowego, tu Niemca, ktoś znalazł trupa w mundurze. Niemcy już stracili pychę, którą w pierwszych latach się czuło, jak szli ulicą, śpiewali Halli Halli Ho, a już potem nie słychać było tych Halli Halli Ho. Wiadomości z prasy, wstrząsnęła wszystkim sprawa Katynia w 1943 roku. Oczywiście nikt z nas ze wschodu, a przy nas, przy naszym domu się skupiała ta grupa kresowiaków, która uciekała przed Rosjanami ze wschodu. Nikt nie wierzył, że to Niemcy zrobili, tylko właśnie wierzyli, że Niemcy tu, akurat tu w tym wypadku mają rację, że to Rosjanie czyli zabili, bo każdy miał rodzinę kogoś i miał tę kartę z Kozielska, czy ze Starobielska, czy ze Staszkowa. Ojciec pisał, szukał swojego brata najmłodszego, pana wujka Józia, którego pocztówkę mieli ze Starobielska, która przyszła jeszcze do Złoczowa za Rosji. I czekaliśmy na ten koniec wojny, żeby wreszcie się znaleźć, żeby tego Józia znam, bo każdy przypuszczał, że on przeżył, bo on znał ukraiński doskonale, tak, polski. Mógł się uratować udając Ukraińca, bo starszy od Józia wujek Olek Aleksander pojechał na Sybir za swoją żoną, ponieważ on się ukrywał jako oficer polskiego wojska. Jak Rosjanie weszli, to on się ukrywał, ale jego żony z dziećmi wzięli, z dwójką synów. Do Kazachstanu, on wiedział o tym, z tego z fałszywymi papierami sam się zgłosił do Kazachstanu, do sołchozu, jako Ukraińc. Pojechał szukając żony, bo jest piękna ciocia, wujka, ciocia się nazywa. Kolejna była piękną kobietą, miał dwóch synów. Jeden miał 5 lat, drugi 7, do Kazachstanu. I on przysyłał listy jako inny człowiek, przez pan do mojego ojca, ale wiedzieliśmy, że to on jest pod tym napisem. Zbliżał się koniec wojny, Słoneczko wyżej, Sikorski bliżej. Wyroki śmierci. Niemcy często dostawali już na ulicy lamy od polskich bratiarów czy podziemia. Żydów nie było. Dochodziły już wieści, że Żydzi są poświęcili. To było ogólnie wiadomo. Podziemie było wiadomo, że jędrusie w lasach są i coś tam w jakimś miejscu opanowali, to już takie pozytywne wiadomości były i to nas cieszyło. Natomiast to, że rosyjskie wojska się zbliżają, to kresowiaków wcale nie cieszyło, pamiętając wywózki i tak dalej, szczególnie rodziny policjantów. I trochę baliśmy się wejścia Rosjan, ale pocieszaliśmy się, że będzie trzecia wojna światowa. Amerykanie, wszyscy wierzyli w tą Amerykę, w Anglię, że nie dadzą, nasi sprzymierzeńcy nie oddadzą Polskę Rosji. Jakoś nie docierały wiadomości o Jałcie i potem o Teheranie.
naszym środowisku jakoś ich nie mogło. Te wszyscy byli pewni, że sprzymierzeńcy Polski nie potrafią, nie dadzą skrzywdzić Polski. No i wchodzą, nagle nadchodzi styczeń. Ja chodzę jeszcze z siostrą na te tajne komplety, ale już zbliża się prąd, słychać huki z daleka armat, naloty, wszystkie okna musiały być zaciemnione, chodziła policja niemiecka, sprawdzała polska, żeby się nie świeciło, żeby okna były zaciemnione. Trochę lepsze było zaopatrzenie już w tych niemieckich dla Polaków w sklepach. Bardzo dobre pisma zaczęły po polsku wychodzić, kokietujące Polaków, pokazywali żołnierzy polskich, którzy sami się zgłaszali, żeby bić się z Rosjanami. I nagle przyjechali ludzie z Warszawy, z powstania, gdzieś w jesieni, w 1944 roku, zaczęło, na naszej ulicy mieszkała pani z dziećmi z powstania, ale niestety te krakowskie kobiety ją biły, bo ona była bardzo elegancka, warszawianka, przystojna, i te kobiety, które same już bez mężów, ale przeważnie proste, tam jest przedmieścia, one wyzywały ją, to ja słyszałem, warszawiacy do Warszawy i tak dalej, nie przyjmili byli, tak, z początku nas, jako Ukraińców się przyjmowali, tak, że warszawiaki, no, ale to Szumowina, i to wszystko się mieszało, ale cieszyliśmy się, że się kończy wojna, że Hitler już kaput. To Hitler kaput się odwójnie mówił. Zaczęli chłopcy starsi demonstrować, że są w podziemiu. Nawet moi koledzy ze szkoły mieli karabin belgijski składany i przyjęli mnie do pomocy w dość szarych szeregach i pod koniec wojny w zimie trzeba było, oni chcieli obrabować magazyny niemieckie nad Wisłą. Były takie baraki, w których Niemcy mieli latarki, mieli takie chemikalia, które jak się śnieg, dały dwie łyżki śniegu, to one ogrzewały ciało. I ci chłopcy mówią, Adam, dostaniesz latarkę tego, przypilnuj, my. Bo tam jeden Niemiec chodził dookoła, pilnował taki gruby bak. No, jak on wyjdzie zza rogu, to ty krzycz albo gwiszcz. Ja miałem taki sygnał. Coś takiego. Gwizdni. Umiałem dobrze na palcach. Ja pilnowałem, jak ten Niemiec wychodził zza rogu, to gwizdałem i oni się chowali. No i łamali się, i to było już w zimie 1944 roku przed Bożym Narodzeniem. Wisła była zamarznięta. I dostałem od nich, a może rok wcześniej, chodzę do porozum się. Może to było rok wcześniej. W każdym razie ci chłopcy byli z szarych szeregów, bo potem się dowiedziałem, mnie nie chcieli przyjąć, bo widzieli, że mój ojciec był w policyjnym mundurze, więc bali się. Nie wiedzieli, że ojciec jest pod ziemią, ale do pomocy zaufali mi i tam na czujce takiej, co było bardzo proste, bo pełno dzieci w tym miejscu na sankach zjeżdżały, ja tam z nimi z tymi sankami stałem, tylko przyjmowałem tego Niemca, czy wychodzi z zarobu. I oni dali mi za tą pomoc wtedy parę, jedną latarkę, parę takich woreczków, gdzie się dawało albo łyżeczkę wody, łyżkę wody, albo dwie łyżki śniegu do środka. Takie paciuszki plastikowe wielkości 15 chyba, albo 20 na 15. I to się przykładało do ciała i to grzało przez godzinę. Chemikalia, Niemcy mieli przemysł chemiczny doskonały. I tak maść na odmrożenie, dużo tego powstało. Strasznie śmierdząca ta maść. Ja ma odmrożenie i pokazali mi, jak to się używa, to trzeba było odkręcić i jak się nogą przycisnęło, to taki wąż wylatywał śmierdzący
I myśmy na Miodowej ulicy, gdzie było pełno prostytutek, myśmy te węże puszczali na prostytutki śmierdzące i one nas goniły. Więc takie były zabawy młodzieży. A trzeba powiedzieć, że była księgarnia Krzyżanowskiego na Krakowskiej, gdzie wszyscy pożyczali moi koledzy też książki. Ja miał wspaniałe książki. No myśmy pożyczali o kowbojach, o Ameryce i tak dalej. No, ale działała księgarnia polska i ten Krzyżanowski był słynny. Dawał książki za podziemne i tak dalej. Chodziła tam moja miłość Basia Kostów, taka najładniejsza dziewczyna w okolicy, więc często tam bywałem. I to wszystko się mieszało i strach. Aha, no zaczęli w 1944 roku brać młodych chłopców na okopy, do kopania okopów. Ja jeszcze nie miałem 15 lat, ale już wyglądałem na 16, więc legitymowali mnie czasem, ale miałem legitymację szkolną, że mam 14-14,5, ale moich kolegów starszych brali na okopy. Wódkę i dawali Niemcy wódkę tak młodym. I oni przywozili flaszki wódki z tych okopów jako zapłaty. I moja mama się bardzo bała, żeby mnie nie wzięli na siłę, bo wyglądałem na starszego w tych cholewach. I żebym się nie rozpił, tam przestrzegałam. Chodziłem do kościoła Bożego Ciała, tam należałem do takiej grupy teatralnej, robiliśmy. I tam spotkałem pierwszy raz papieża, jak się potem okazało, co zdjęć to był. Późniejszy Jan Paweł II, on przychodził pod koniec wojny. Tam była świetlica, gdzie ping-ponga grałem i się patrzył na nas z taką miłością. Ja strasznie chciałem wyglądać tak, on bo miał szerokie bary, miał męską twarz, taką blondy do Pana Jezusa z obrazka podobny. I myślałem, tak byłem pewny, że on jak śpi, to na plecach, bo się te bary rosną, a ja na boku, dlatego jestem chudy, mam boskie ramiona, odstające uszy, on nie ma co. Każdy chłopiec chce być męski i imponowali tacy blondyni, szerokie bary i tak dalej. Natomiast zauważyłem, że dziewczyną odwrotnie za mną goniły, bo ja byłem inny od tych dookoła. Ale ten potem, jak zobaczyłem zdjęcie papieża z okresu okupacji, no to on przychodził do Bożego Ciała, bo tam był KSM, nielegalna organizacja za Niemców, a po wojnie legalna przez parę lat. I przyglądał się tej młodzieży. KSM, co to za organizacja? Katolicki Związek Młodzieży Męskiej. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Mam nawet dyplom od nich, że brałem udział w sztuce u krzyżu. Grałem jakiegoś podmiany Żyda, bo byłem czarny. I ten ksiądz proboszcz był bardzo fajny, żeby powiedział, że picie wódki nie jest grzechem, chyba że jesteś za młody. Ale to był ksiądz bardzo mądry. Każdy z nas chciał w moim wieku chłopców pojechać do Ameryki, być kowbojem, strzelać, mieć broń, pistolet i tak dalej. Do lasu to trochę starsi. Do mojej siostry się dowalał sąsiad z naprzeciwka, Jurek Gregorski. No to on szpanował, że jest w AK. Oficjalnie nie bał się mówić. Potem się okazało, że on jest ukrywającym się Żydem. Był obrzezany, jak się okazało, tylko miał zaświadczenie ze szpitala, że fimozę, operację na tak zwaną fimozę. Długo się doświadczyłem, potem mnie przyjął, po wojnie przyjął mnie do podziemia i składałem u niego w domu przysięgę Narodowe Siły, Ruch Oporu. To podlegało ROAK. Przyjąłem pseudonim w 1946 roku. Pseudonim Mściwym, bo czytałem na przykład starą baś i chciałem się mścić, a nie musiałem. Więc tak przeszła
ten front przeszedł w ten sposób, żeby się kazali, że były naloty. I w piwnicy spaliśmy 18 stycznia. I nagle straszny wybuch oderwał kawałek cegły, która mi spadła na czoło, ja spadłem dosyć. I byłem pewny, że przysypuje nas, że kamienica się bawi. I chyba się zacząłem mówić, a to most wysadzili Niemcy, bo wszyscy się spodziewali Rosjan od podgórza. I rzeczywiście z tamtej strony potem ostrzeliwali, to już Niemcy ostrzeliwali tą, właśnie w tą ostatnią 17 na 18 przy piosku przy naszej granicy był piosk. Dwóch młodych niemieckich żołnierzy stanęło, byli najwyżej po 15-16 lat, chłopcy trochę starsi ode mnie, mundura z karabinami. Byli tak strasznie zmarznięci, trwali na posterunku. I myśmy nienawidzili Niemców, ale mimo to nasz znajomy, który znał niemiecki, wyniósł im wódkę, bo oni byli zmarznięci, stali już dookoła szczały, żeby się zagrzali, to wyniósł im wódkę. I rano, 18 stycznia, z tej piwnicy wyszedłem zobaczyć, co z nimi, to już leży tylko w kalesonach, w koszulach, bez butów. Takie dwa małe, skurczone manekiny leżały. Ktoś ich zastrzelił, albo Polacy, albo Rosjanie. I obrabowali z butów ze wszystkiego. Nie wiem, jak się nazywali, nikt nie wie. Potem się okazało za parę dni, że nad Wisłą, w tych załomach, w bulwarach wyślanych były jakieś termiczne takie komórki. Tam też się ukrywali Niemcy. No i wyszli, czy ktoś ich odkrył ich tam. Rosjanie zastrzelili, mimo że od poddawa Reńskiej były burznicy. Tam była burznica, gdzie Niemcy zrobili skład konserw, gdzie się tam ukrywali. Więc też go tam chyba zastrzelili. Zaczęły się dziwne rzeczy, jak Rosjanie weszli. Mieliśmy szczęście, że do naszej kamienicy został przydzielony major Gorszko, bardzo kulturalny Rosjanin. Aha, ogólnie trzeba powiedzieć, że Rosjanie już inaczej wyglądali. Byli odżywieni, dostawali konserwy z Ameryki, świnna jatuszonka. Mieli mundury porządne. Już nie wyglądali, mieli inne czapki, nie też liczaste, tylko futrzane, tak z nausznikami. Nie było tych Azjatów, tylu, ale nie tyle. Byli wyżsi, lepiej odżywieni. I ten major Gorszko był bardzo kulturalny i chronił nas wszystkich kobietów. Potem się przyznał, że studiował w Berlinie budowę mostów, bo była umowa Hitler-Stalin przecież. I budował metro w Moskwie. Miał przyjaciółkę, swoją sekretarkę, piękną Ukrainkę, wysoką. I z nią spał u nas w pokoju, a my w kuchni. Ale dzięki temu nikt nie zwałcił tam żadnym. Moja siostra była piękną dziewczyną, miała 16 lat wtedy. Alina była jeszcze piękniejsza, też miała na ulicy. Słychać było w nocy strzały, nie tak często jak we Lwowie. Krzyki strzały, to i Rosjanie, i miejscowi, ci Szumowina miała broń. Mnie potem tacy starsi bagaży to dawali mi bagnety za darmo i tak gdzieś to. No, zaczęły się nowe porządki.
rodzice zapisali mnie od razu do gimnazjum Witkiewicza, bo było najbliżej, na Brzozowej wtedy nie było. W byłej szkole żydowskiej, bo to była dzielnica dawniej żydowska. Do pierwszej klasy gimnazjum jeszcze. Ja robiłem tą pierwszą klasę nielegalnie, ale tylko parę miesięcy. Dalszy ciąg robiłem już legalnie. I mieliśmy tam od gimnastyki profesora Korkiewicza, bardzo taki męski, niski, ale taki jak fał, bo bary szerokie były, gimnastyk Sokoła chyba. Bardzo ćwiczył nas bardzo ostro na dachu tej szkoły żydowskiej, gdzie to gimnazjum było pierwszy rok, bo budynek gimnazjum Witkiewicza był wtedy zajęty przez lazaret żołnierzy sowieckich. W każdym większym budynku po wojnie był lazaret, żołnierze z frontu. Tam klasowali w tych piżamach dookoła, chodzili o kulach i tak dalej. Więc mieliśmy profesorów jeszcze, którzy ocalili z pogromów niemieckich. Profesor Kopczyński, ten co w szkole poprzedniej uczył, wiesz, uczył potem w gimnazjum. Dyrektorem był pan Pawłowski, nie wiem czy był profesorem, bardzo patriotyczny Polak, który w drugiej klasie gimnazjalnej zrobił 3 maja 1946 roku wielką uroczystość na placu. Przenieśliśmy już gimnazjum na ulicę Studencką do starego przedwojennego budynku i tam ja już byłem pod zaprzysiężeniem pod ziemią i tam założyłem dwie grupy chłopców, którzy mieli zbierać broń i szerzyć propagandę antykomunistyczną. No i aresztowali mnie w jesieni. Z tym, że przed aresztowaniem matka Jurka Gregorskiego, który mnie przyjął i zaprzysiężył, dała nam znać, że Jurka zamknie, żebym uciekał. Ja uciekłem na ziemię zachodnie. No ale nikt po mnie nie przychodzi, więc mój ojciec po mnie przyjechał i powiedział: Adam, musisz, ty jesteś za młody, masz 15 lat, cię nie aresztują. Musisz szkołę kończyć. No, przywiózł mnie wieczorem w październiku chyba, bo deszcz padał, zimno było, do Krakowa. Brama już była zamknięta, czyli było po 10:00, weszliśmy do domu, a o 6:00 rano już po mnie przyszli ubecy. Ktoś doniósł, że ja wróciłem i aresztowali. To był 46, 47? 46. I ci ubecy byli niewiele starsi ode mnie, mieli może po 18 lat, tacy chłopcy ze wsi, bardzo ważni, podniesione kołnierze, kapelusze. Ale mój ojciec, stary policjant, mówi, że on zna służbę, wie, że tak, że muszą to rozumieć, czy chcą papierosa, żeby sobie usiedli, czy syn może się ubrać. No powiedział, że może się ubrać. I to proszę cię, ale może papierosy, a moja mama Wanda, moja siostra bardzo ładna, nie ma czarnej kawy, oni widocznie nie pili czarnej kawy, że jak można, to by zaczęli być bardzo uprzejmi, tylko żeby gdzie syn będzie się mył, no w kuchni, no to proszę otworzyć drzwi, stół przysunęli do przedpokoju, do drzwiach, żeby widzieli to drzwi od kuchni, otwarte proszę zostawić, no i on poszedł się myć, musiałem powalić, no już pewnie mnie aresztują, miałem nóż przy sobie, więc głęboko pod poduszkę wsuwałem, żeby nie widzieli, że mam ten finkę taką, nóż fiński. Gdzie się będę bronił. No i byłem pewny, że kurde, ale tymczasem moja mama weszła do kuchni, a ja byłem tylko
spodniach i koszuli w swetrze. Niby chciałem coś zjeść, ale nie mogłem ze strachu i z nerwów. I dała mi zwitek banknotów do kieszeni, bo uciekał przez okno. Ja mówię, no ale oni na pewno na korytarzu są. No i zwykły, bo jak nie to czy... Tylko dała mi siatkę taką i przez kuchenne drzwi, które oni nie wiedzieli, że są, wyszedłem na balkon i z tą siatką w tym sweterku w sandałach chyba, czy w pantoflach, niby do sklepu. Wiedziałem, że nie wolno się oglądać i wszedłem spokojnie, doszedłem do rogu krakowskiej. Znam doskonale Kazimierz, bo w ramach próby AK to mi kazali wszystkie przejścia opracować. Ja tam znałem te przejścia od dziecka i błyskawicznie potem na krakowskiej biegiem na Józefa bramami dobiegłem do matki krewnego Krawca, bo się mówiłem matka. Do wieczora tam czekał, ja tam żyję. Matka, siostra mi przyniosła wieczorem kurtkę i powiedziała, żeby uciekał do matki brata na ziemię tak zwane odzyskane, bo powiedzieli, że jak mnie złapią, to mnie zastrzelą. Że mam się zgłosić natychmiast na UB, a jak nie, to jak mnie złapią, to mnie zastrzelą. Ale nikogo z rodziny nie aresztowali z tego tytułu, że pan uciekł. Ja pojechałem na drugi dzień, dałem znać jeszcze w nocy do mojego kolegi z gimnazjum, że ja nie wydam, nie wydałem pokoju, nie wydałem, żeby uważałem. Nikogo do dzisiaj nie wydałem z tej grupy. Bez kluć wiedziało, że tam jest, że dwa oddziały, ale nie wiedziałem, tylko ja zaprzeczałem, tylko mnie przesłuchiwali po tym kłamstwie wiele razy. Do dzisiaj nie słyszałem, żeby aresztowali kogoś z tych chłopców. No, w każdym razie pojechałem do ziemi odzyskane, tak zwane, koło Opola, na wieś. I tam się ukrywałem do wiosny, ale na wsi to jak ktoś przyjedzie, i tak miałem przygodę tam, żeby zarobić, bo ojciec mi przysłał harmonię. Założyłem zespół i grałem po weselach i po ślubach do tańca i do marsze weselne i tak dalej. Ja biłem się tak samo jak starsi mamo chwal, tylko mi ciebie mamo, tylko mi polski żal.